Dzień dobry, Wiesław Dębski, to jest program Z każdej strony. Nasze zaproszenie przyjął dzisiaj poseł Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef warszawskiego PiS-u. Dzień dobry, witam. Panie pośle, rozmawiamy na kilka godzin przed Marszem Wolności, Niepodległości i Solidarności. Czy polska niepodległość jest zagrożona, czy nie mamy tej niepodległości? Dlaczego chcecie jej bronić? Mamy niepodległość i żyjemy w państwie demokratycznym, natomiast widzimy zagrożenia dla demokracji. Ani niepodległość, ani demokracja nie jest dana nam raz na zawsze i wydaje nam się, że właśnie 13 grudnia z jednej strony czcząc pamięć ofiar stanu wojennego, przypominając cały czas, że większość zbrodni komunistycznych z tego okresu nie została rozliczona przez wymiar sprawiedliwości, pokazujemy też zagrożenia aktualne dla demokracji w naszym kraju. Kto zagraża naszej niepodległości? Tak. Jeżeli chodzi o zagrożenia dla wolności, dla mnie, jeżeli chodzi o tę współczesność, najważniejsze zagrożenie, jakie widzę w tym momencie, to najbardziej gorące i trudne tematy, to związane z wolnością słowa w naszym kraju, z brakiem pluralizmu w środkach masowego przekazu, z utrudnieniami, często administracyjnymi utrudnieniami dla rozwoju pluralizmu i wolności słowa i takiej swobodnej debaty demokratycznej w życiu publicznym, w przestrzeni publicznej, ale widzę inne jeszcze bardzo istotne zagrożenie, to pewne autorytarne tendencje w obozie rządzącym do zwalczania opozycji. Przy mediach, tak. Gdybyśmy zostali przy wolności słowa, to lekarstwem na ten zagrożenie wolności słowa ma być repolonizacja mediów, jak to nazwał prezes Kaczyński. I co to oznacza w ogóle? To znaczy, jeżeli chodzi o te zagrożenia, które ja widzę na dzień dzisiejszy. Z jednej strony cały czas nierozwiązana sprawa telewizji Trwam i jej możliwości rozwoju. Tutaj akurat mamy do czynienia z czysto politycznymi i administracyjnymi barierami dla rozwoju tej tak ważnej dla dużej części opinii publicznej stacji telewizyjnej. Chodzi o Krajową Radę Radiofonizm zdominowaną przez obóz rządzący, przez nominatów Platformy Obywatelskiej. Kwestie administracyjne przekładają się na możliwości rozwoju tej stacji telewizyjnej i na realny pluralizm w środkach masowego przekazu. A co to oznacza repolonizacja mediów? Jeżeli chodzi o repolonizację mediów, to raczej padało bardziej w kontekście banków, prawda? Nie, tam były banki i media. Ja nie chciałbym komentować, prawda, wypowiedzi, których pełnego kontekstu w tej chwili nie pamiętam. Natomiast ja mówię o swoich opiniach, prawda, o tym przesłaniu, które dla mnie jest najistotniejsze w dniu dzisiejszym. Oprócz telewizji Trwam, no to zwróćmy uwagę, co się stało w Rzeczpospolitej. I uważam, że oczywiście możemy mówić, że to jest prywatny inwestor, który może robić, co chce. Natomiast to był inwestor wspierany przez partię rządzącą Rzeczpospolita. Uważam, że duże udziały miał Skarb Państwa i to minister Skarbu wskazał tego inwestora, który przejął. Dziś wiemy, że jest to bardzo bliski przyjaciel Pawła Grasia, rzecznika prasowego rządu, który konsultuje z nim. Właściciel konsultuje, informuje go o publikacjach, które ukazują się dnia następnego. Tej drugiej części, o której pan już zaczął mówić, oprócz zagrożenia wolności mediów? Zagrożenie dla działania opozycji w naszym kraju. Ja widzę tutaj... Opozycja organizuje marsze wielkie. Tak, natomiast liderowi opozycji, Jarosławowi Kaczyńskiemu, politycy partii rządzącej grożą Trybunałem Stanu. Dla mnie to jest taka polityczna bomba atomowa. Większość naszych słuchaczy pewnie nie uświadamia sobie, czym jest tak naprawdę Trybunał Stanu. Otóż nie jest to zwykły sąd. Chodzi o wniosek do Trybunału Stanu. Postawienie przed Trybunałem Stanu Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra po pięciu latach od za nadużycia w okresie sprawowania władzy. Tak, to jest za rzekome nadużycia. I od tego jest Trybunał Stanu. Czym jest Trybunał Stanu? Trybunał Stanu nie jest żadnym sądem sensu stricto. Jest to ciało czysto polityczne. W jego skład mogą wchodzić osoby, które nawet nie są prawnikami. Do Trybunału Stanu delegują przedstawicieli partie polityczne. Często są to byli politycy. Trybunał Stanu odzwierciedla aktualny układ sił w parlamencie, gdyż jest powoływany na początku każdej kolejnej kadencji parlamentu. Więc jest to polityczna broń atomowa, bo od wyroków Trybunału Stanu nie ma żadnego odwołania, a Trybunał Stanu może pozbawić mandatu poselskiego, może odebrać na szereg lat prawo bierne i czynne wyborcze, czyli wyklucza całkowicie z życia publicznego. I takie tendencje pojawiają się w obozie rządzącym i są to tendencje w tym obozie większościowe. Nie mamy jeszcze głosowania, ale to pokazuje sposób myślenia ludzi, którzy rządzą w naszym kraju w chwili obecnej. Jest to, zwłaszcza, że nie ma żadnych podstaw merytorycznych,
historycznych, ani faktycznych, żeby ten wniosek powstał. Nie, to rozstrzygnie większość rządząca. To rządzący będą rozstrzygali o losach lidera opozycji. Bo wy macie mniejszość blokującą w tej sprawie. Nie, nie mamy mniejszości blokującej. Ja zakładam, że w części obozu rządzącego znajdą się ludzie przyzwoici i merytorycznie podchodzący do tej sprawy, i którzy wiedzą, że nie ma żadnych podstaw ani faktycznych, ani prawnych, żeby lider opozycji został wykluczony na mocy decyzji politycznych tak naprawdę z życia publicznego. Mówi pan o zagrożeniach demokracji w Polsce. Prezes PiS-u mówi nawet, że to jest tak jak z demokracją na Ukrainie, czy że może być jak z demokracją na Ukrainie, ale pamięta pan zapewne, że w 2007 roku i później właściwie też wielu Polaków głosowało na Platformę przeciwko PiS-owi, obawiając się zagrożenia na demokracji, ale tym razem w waszym wydaniu. Motywacje były pewnie różne, ale zakładam, że ta propaganda polityczna uruchomiona przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, z jednej strony jakby kierowana, inspirowana przez polityków Platformy Obywatelskiej, z drugiej strony przez część nieprzychylnych Prawu i Sprawiedliwości mediów, które też niektórzy dziennikarze, niektóre media prowadzą wojnę polityczną, ideologiczną z Prawem i Sprawiedliwością. Mają do tego prawo, żyjemy w kraju demokratycznym, ale jeżeli organizuje się wręcz nagonki polityczne, lincze polityczne na działaczach Prawa i Sprawiedliwości, no to rzeczywiście to błoto, które jest rzucane, no coś z tego zostaje u ludzi mniej wyrobionych. Łatwo jest wytworzyć atmosferę zagrożenia kompletnie absurdalną. I marszami to można zmienić? Nie. To nastawienie? Można pokazać pewne tendencje, na pewno, ale no to jest swoboda, to jest jedna z podstawowych swobód demokratycznych i konstytucyjnych. Organizowanie zgromadzeń, gdzie będziemy mogli w sposób swobody, nieskrępowany pokazywać to, co się dzieje w Polsce, ale również 13 grudnia... Czyli jesteśmy ludźmi wolnymi, no możemy organizować... Więc ja nie mówię, nie, to nie jest proste porównanie, że Tusk to Jaruzelski, prawda, i że dziś nie mamy demokracji. My mówimy o zagrożeniach dla demokracji, o tym, że demokracji trzeba pilnować i standardów demokratycznych trzeba pilnować, a jednocześnie przypominamy o ofiarach stanu wojennego, o tych nierozliczonych zbrodniach. Jasne. Panie pośle, poeta Rynkiewicz napisał, że między nami jest ruch nie do pokonania. Czy może rzeczywiście jest tak, że są dwie Polski, które nigdy już się nie dogadają? Mam nadzieję, że tak nie jest. Na pewno na poziomie politycznym te rowy są bardzo, bardzo głębokie. Ale ja widzę też ludzi sensownych po drugiej stronie barykady i widzę możliwość współpracy na przyszłość z pewnymi środowiskami, nawet w obrębie obozu rządzącego. Na przykład z ministrem Gowinem. Nie wszystkie pomysły nam się podobają ministra Gowina, ale doceniamy jego aktywność, doceniamy jego sposób myślenia o państwie, o polityce. I to nie jest tak, że już raz na zawsze wszystko zostało zaprzepaszczone i możliwość współpracy w obrębie tego obozu solidarnościowego nie istnieje. Nie, jest inaczej. Skończmy na tym optymistycznym w sumie akcencie. Jeśli ludzie mogą ze sobą współpracować, to jest ważne. Dziękuję bardzo. To był program Z Każdej Strony. Naszym gościem był pan Mariusz Kamiński, wiceprezes z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.